Siemanko, dzisiaj wam pokażę, jak przygotować się do broni wyborowej. Zostać skutecznym snajperem w armii. Pierwsza rzecz, jaką potrzebujecie, na pewno jest spisać kilka rzeczy, które albo z arsenału sobie ściągacie, albo przy skrzynce, jak jesteście, to macie te informacje. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Na pewno potrzebujecie wiedzieć, jaki rodzaj amunicji używacie. Jak sobie wejdziemy w arsenał. Tutaj w arsenale. Sniper. Dałem amunicję do plecaka, więc kliknę sobie na plecak. Tam sobie magazynki. I patrzę, jaką mam amunicję. Pięcionabojowy, jakby nazwijmy to, magazynek. M118. Klikam na to i tu mam informacje, które mi są potrzebne. Wiem, że jest to ammo z RHS-a. Spisuję sobie następujące wartości. Na pewno ten Ballistic Coefficiency wiemy. W naszym przypadku 0243G7. Też jest ważne, spiszcie to przy całości. Muzzle Velocity. Spisujecie obydwie wartości i w metrach na sekundę i stopach na sekundę. Spisujecie sobie masę pocisku. Tutaj jest w gramach, tutaj jest w grainach. I to powinno wam wystarczyć na tą chwilę, jeżeli chodzi o arsenał. Możemy sobie wrócić spokojnie do powrotem do army. I teraz, co będziecie potrzebować, jeżeli chodzi o wyposażenie. No, po pierwsze karabin snajperski jakiś, ja w moim przypadku M24. Lunetę, dwójnóg. To tak naprawdę wszystko, co wam potrzebne, jeżeli chodzi o broń. Ja mam jeszcze tłumik. To już preferencje własne. Teraz z rzeczy sprzętowych, co będziecie potrzebować. Będziecie potrzebować range card, ten zwykły. Będziecie potrzebować dagra albo mikro dagra. Ja mam akurat obydwa, ale pokażę wam dzisiaj na dagrze, jak to się robi. Atrak MX, czyli to jest komputer balistyczny. I będziecie potrzebować jeszcze wektora 21. Tylko tego zwykłego, ace'owego. Ja sobie wziąłem jeszcze SWT kit. To jest taki jakby stojak trójnóg, który pozwala nam się oprzeć przy oddawaniu strzału. Nie potrzebujemy się opierać trójnogiem o teren. To w niektórych przypadkach, jeżeli strzelamy z górki, tak teraz to będziemy robić, to może być problematyczne, bo będzie was przechylać, jakieś tam dziwne kąty wam ustawiać, a z tym nie macie żadnego problemu. Będziecie potrzebować jeszcze Kestrela 4500 NV do określenia kierunku i siły wiatru. I z tych sprzętowych rzeczy to by było na tyle. Wychodzimy sobie z inwentory, wejdziemy sobie do stanowiska strzeleckiego. Teraz wam pokażę, co i jak. Na pewno musicie sobie jakby wybrać waszą ulubioną broń, którą chcecie używać do właśnie strzelania wyborowego. W moim przypadku jestem 24, także zostanie. Tą broń sobie będę konfigurował i zapisywał. Teraz jak spojrzycie przed nami, ustawię małą scenkę, tam powiedzmy kilku żołnierzy. I oni są. Jeden sobie stoi, jeden sobie chodzi. Jeden z nich jest daleko. Powyżej chyba 1000 stóp, jak się nie mylę, tam metrów. Teraz zobaczymy. No, nie powyżej, 833 metry. Dobra, na tą chwilę co potrzebujecie? Pierwsza rzecz, jaką potrzebujecie, to włączyć sobie dagra w tryb konfiguracji, czyli configure dagr. Ściągnąć sobie datę selectem. Na data view zaznaczacie, klikacie select data. I teraz połączyć go z wektorem 21. Jak już go sobie połączyliście, otwieracie sobie range card. To musicie zobaczyć też, na jakie zerowanie macie ustawione, tak powiem, range card. Jeżeli range card jest na 500 metrów, tak w naszym przypadku tutaj na serwerze jest, to spisujecie te dane i pamiętajcie, żeby później zerowanie ustawić sobie 500 metrów. Teraz co spisujemy? Na pewno sobie spisujemy tutaj wartość. Barrel twist,
1 do 11, to Was interesuje ta druga wartość. Na pewno sobie patrzycie, na jakiej wysokości macie lufę zamontowaną, raczej celownik, lunetę zamontowany. W moim przypadku to jest 2,6 cala. Tak też sobie tutaj wpiszę. Można by było jeszcze spisać wartości dla poszczególnych temperatur, ale to jest akurat w tym przypadku mało ważne. Nie będzie Wam się zmieniać temperatura tak dramatycznie, więc nie będziemy sobie tego robić. To co? Wychodzimy sobie z tutaj range carda. Przechodzimy do komputera balistycznego. Atraga. Pierwsze co to z gun listy. Zbieracie sobie Waszą amunicję. Jako, że mam 2 M24, kaliber 308, M118, to ja sobie już to wybiorę z listy. I klikacie Open Gun. I teraz, co potrzebujecie? Pewno ustawcie się w systemie imperialnym na tą chwilę, czyli to E. Klikacie. Klikacie sobie Gun. Teraz tak, bore w calach. To jest właśnie ta wartość, na jakiej macie zamontowany celownik, czyli w naszym przypadku to było 2,6 cala. Bullet weight grinds, czyli jaka waga jest waszej kuli w grindach. W naszym przypadku 1,75 to było. Diameter bullet w inches, no to w naszym przypadku 308. C1 coefficiency, to do tego przejdę za chwilę, jak to obliczyć. Rifle twist, no to jest właśnie ta wartość tego 1 do 11, co było. Więc my klikamy samo 11, ta druga wartość nas interesuje. Muzzle velocity, to jest to, co odczytaliście sobie w arsenale, czyli prędkość wylotowa kuli. Tu jest w tym przypadku w stopach na sekundę, więc sobie wpiszcie tu w stopach 2461. I widzicie, już to mam wpisane, bo już kiedyś tam sobie to wpisywałem. Teraz kliknijcie Done. Wejdźcie na system metryczny, czyli tą M-kę klikacie. Gun jeszcze raz. I zerowanie na metrach sobie dajcie na 500. Kliknijcie znowu Done. I co będziecie jeszcze teraz potrzebować? Będziecie potrzebować ten C1 Coefficiency. Jak to zrobić? To mamy ten G7 spisany z arsenału 0243 Coefficiency Bullet. I teraz wchodzimy sobie na taką fajną stronkę. Wam pokażę taką fajną stronkę z kalkulatorem balistycznym JBM. Możecie sobie wpisać w Google albo wrzucę link do tutaj kalkulatora pod spodem bezpośrednio już. Teraz wybieracie pośród tych wszystkich kalkulatorów tą drag function conversion. Wpisujecie sobie tutaj te wasze wartości dla G7. 0, 2, 4, 3. Sprawdźcie, czy macie tu G7 na pewno wybrane. Kaliber 300, 0,308. Bullet weight 175 grainów. Nie gram, tylko grainów. Prędkość wylotowa 750 metrów na sekundę, albo możecie sobie wybrać stopy na sekundę, wtedy było 2, 4, 6, 1. I zaznaczacie sobie tutaj z tej listy G1, nową drag funkcję. Teraz klikacie Calculate i po chwili Wam wyskakuje taka tutaj tabelka. To są stare wartości. Tu jest output data, czyli te nowe wartości, które chcemy, które potrzebujemy. Z nich interesuje nas tylko ta wartość tutaj. W tej chwili, czyli spisujemy, że G1 to jest 0,482. I wracamy sobie z powrotem do army. Jesteśmy w armii, to sobie wpisujemy tutaj w tą tabelkę 0,482. I klikamy Done. W tej chwili jesteśmy przygotowani do tego, aby z tej broni dawać celne strzały. Już po tym, jak piszemy oczywiście wartości do kalkulatora balistycznego, które za chwilę Wam pokażę dalej. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujecie, to jest Kestrel. Albo go otwieracie z menu Ace'a, tutaj. Show albo Open. W pierwszym przypadku powinniście zrobić Open. Albo sobie przypisujecie odpowiednio klawisze do tego. Ja Wam będę pokazywał przez Ace'a, bo
Będzie wam łatwiej na tą chwilę, zanim ogarniecie klawisze. Potrzebujecie user screen numer 1 na dzień dobry. I stąd będziemy odczytywać sobie siłę i kierunek wiatru. Teraz kolejną rzeczą, jaką potrzebujecie zrobić, to lewy shift K klikniecie. I w lewym górnym rogu pokaże taka strzałeczka. Ta strzałeczka mi pokazuje, skąd wieje wiatr. W tej chwili wieje mi z pleców do przodu, czyli w kierunku mojego celu, co jest bardzo fajnym wiatrem. Na naszym serwerze wiatr się zmienia, więc różnie to bywa. W tej chwili akurat mamy, jak powiem, sprzyjający wiatr. Otwieramy sobie tego kestrela, stojąc, patrząc pod wiatr. Szukamy najwyższej wartości, jaka jest dla danego kierunku wiatru. W naszym przypadku to będzie 0,5, tego co widzę. 0,5 i to nam jest potrzebne. Czyli sobie przełączamy teraz kestrela. No, sorry, bo wam obiecałem, że będę wam pokazywał w ten sposób. Otwieramy sobie kestrela. Przełączamy się z powrotem na user screen 2. Możemy sobie go zamknąć. I w tej chwili wyciągamy sobie wektor 21. Patrzymy na cel, który chcemy zaangażować. Teraz patrząc na cel, klikamy jednocześnie tab. Przytrzymujemy przycisk R do momentu, aż nam się pokaże o taki marker, czym jak puścimy, to nam się pokaże odległość do celu 596 metrów, 590, będę dokładnie w gościa wcelować, 590 metrów, to 0 po lewej stronie to jest jakby kierunek, w którym się patrzymy, tak? Czyli jak będę patrzył bardziej w lewo, to się będzie zmieniać kompasowy kierunek coraz bardziej. To też się wpisuje do kestrela, do komputera balistycznego, ale to jest automatycznie, jak mamy wektora połączego z daggerem, to będzie się wpisywać. No to jeszcze raz, przytrzymujemy tabulator, przytrzymujemy R do momentu, aż nam się pokaże ten marker. Puszczamy obydwie wartości, czyli tabulator i R. W tym momencie 590, inklinacja 0. Teraz druga rzecz, którą robicie, to wciskacie i puszczacie raz szybko tabulator, po czym przytrzymujecie znowu z powrotem tabulator i wychodzi wam taka wartość. Ona też się wpisze automatycznie do komputera balistycznego, czyli jest jakby minus 13 stopni względem nas, tam gdzie gość stoi. Kąt nachylenia. Możemy sobie wyjść teraz z wektora, przejść z powrotem na tutaj broń. Wybieramy z menu ASA Equipment, wybieramy Open Attrack MX, czyli ten komputer balistyczny. I teraz, najpierw sobie otwórzcie w sumie Kesslera. Teraz sobie otwórzcie komputer balistyczny, tak będzie łatwiej, bo obydwie rzeczy będą na jednym ekranie. Teraz sobie wpisujemy te wartości, które nam są potrzebne. Tutaj jak zobaczycie, te wartości jakby z naszego pomiaru tutaj odległości kąta inklinacji już się wprowadziło automatycznie. Direction of fire mamy 359, czyli 0 tak naprawdę. Wind speed musimy wpisać sobie 0,5. Wpisujemy 0,5. Normalny przecinek z tej lewej części jakby klawiatury, nie z numerycznej, wpisujcie. 0,5, czyli kropkę tak naprawdę robimy, nie przecinek. Wind direction. I teraz patrzycie sobie tą strzałkę z lewego górnego rogu. Jeżeli ona pokazuje mi jakby do przodu, to wind direction jest na godzinę 12, bo mamy tutaj wind direction clock. Czyli on wieje na 12, wpisujemy 12. Inclination się automatycznie wpisało. Target speed jest 0 w tej chwili, no bo ten gość, do którego celowaliśmy, się nie rusza. Odległość 590 metrów. To by się zgadzało. Klikamy done. Przechodzimy do zakładki atmospheric. Temperatura 13,3, ciśnienie 983,1 i wilgotność 0%. Klikamy done. W tej chwili macie tutaj podane na dole wartości, jakie musicie wprowadzić na lunecie. 1,26 do góry, 0,18 w lewo. Macie to podane w milsach oczywiście. Musicie tutaj mieć milsy. No to zależnie później, której lunety używacie, to musicie pamiętać, w jakich ona jest wartościach przestawiana.
Ja mam w tej chwili lunetę, która używa milsów, więc zostawiam sobie to w milsach. 1.26.0.18. No dobra. Teraz przechodzę sobie 1.26, czyli 1.3 tak naprawdę. 0.18, czyli 0.2, zaokrąglamy zgodnie z zasadami matematycznymi w lewo. I w tej chwili powinniśmy być w stanie trafić gościa bez problemów w czerep. Ale zanim to zrobimy, equipment, SWS kit, pokażę wam co to jest. Taki trójnóg, możecie sobie go zostawić w takiej pozycji wysokiej jak chcecie. Ale możecie też najechać na nim menu ASM i zrobić adjust. On się wtedy będzie łukiem myszy tutaj regulował, ja go zawsze zdaję sobie najniżej jak się da. Shift C, wchodzimy do niego. Tutaj podejdziecie. No dalej. Coś tu nie zabanglało w tej chwili. Czekajcie, spróbuję go przestawić. O, teraz zabanglało. Jak widzicie, macie całkiem spore pole do manewru na tym trójnogu. Większe niż na waszym zwykłym bipodzie. Wartości mamy wprowadzone. Szukamy celu. Pamiętajcie, żebyście mieli tą górną, co w prawym górnym rogu się teraz pokazuje, to zerowanie na 500 metrów w moim przypadku. Tak miałem ustawione. Żeby nie było nic więcej. 500 metrów w tej chwili mam wprowadzoną poprawkę na lunecie. Mogę shiftem wstrzymać oddech. Sprzedać gościowi strzał. Jak widzicie, bezpośredni hit. Gość nie żyje, drugi nawet nie zauważył. To jest ciekawostka. Tam mamy gościa, który sobie chodzi. Jak łatwo trafić takiego gościa? Wybieramy sobie Attract MX. Klikamy sobie Target. I teraz tak. Przypuszczalna prędkość, z jaką oni sobie chodzą. To już tu gdzieś tam wykminiłem. To jest, z tego co pamiętam, 1 metr na sekundę. Chyba. Teraz zobaczymy. Nie pamiętam teraz dokładnie. Ale klikacie sobie tutaj 1 metr na sekundę. To jest prędkość jakby chodzenia. Tak. W tej chwili lead się nam tutaj pojawił na dole wartość. Czyli jakby 1,72 w prawo byśmy musieli ustawić na lunecie, jeżeli byśmy chcieli gościa trafić idącego od lewej do prawej. Też tutaj możecie zaznaczyć kierunek, w którym idzie cel, tak? Czyli powiedzmy, że będziemy strzelać, jak będzie szedł od prawej do lewej. W tym momencie mamy 1,72 plus to 0,118. Jak szedłby od lewej do prawej, to wtedy te dwie wartości jakby się odejmują, bo tu była prawa, a tutaj będzie lewa. Więc w tym momencie by było zamiast 1,72, to by było tam, ile to by było? 1,68? Nie, jakoś tak. Odejmujecie po prostu tą wartość górną windu od tej dolnej, jeżeli jest dwie różne literki. Jeżeli są dwie te same, to je dodajecie. No dobra, to teraz od prawej do lewej, jak dobrze pamiętam, gość ma iść. Tak. 1,72 plus 1,18. No to nam wychodzi 1,90, tak. To byśmy się musieli ustawić na lunecie. Wychodzimy sobie za traga. 1,90 w lewo. I czekać na gościa, aż będzie sobie szedł od prawej do lewej. Zobaczmy, czy uda się go trafić za pierwszym razem. Jeżeli jest kawałek do tyłu, zrobimy dwa kliki w górę. Mam nadzieję, że uda się go trafić. Czekamy, aż wyjdzie za tego murka. Teraz jak wejdzie nam w celownik, możemy oddać strzał. O, nie przytrzymałem, nie wiem, czy go trafiliśmy. Jakby trochę za szybko. Ja to zawsze ręcznie gdzieś tam ustawiałem. Teraz to już w ogóle. Ja zawsze zostawiałem, najlepiej jest tak. Macie gościa. Zostawiacie sobie ten wiatr, czyli 1, 2 lewo.
tutaj głośnik będzie. O, do góry. Teraz ja to robiłem ręcznie. Na mildotach lunety. Jak widzicie te kropki na lunecie. To półtorej kropki ustawiałem. Muszę przeładować. W tym momencie jest go w miarę łatwo trafić. Z jednej i z drugiej strony jak sobie idzie. Bo sobie ustawiam półtorej. Strzelam. Razem nie trafiliśmy. Dalej za dużo. A masz wyjdzie z rogu. No nie jest to prosta sztuka trafić cel w ruchu. Ale kwestia, że tak powiem, przyzwyczajenia. Czemu go nie mogę trafić? Halo. Zawsze tak jest. Też komuś chcesz pokazać, gdzieś niby chodzi, a tak to pizgasz samochody i kierowców w trakcie ruchu. No dalej, ty. No i nie żyje. Dobra, teraz wam pokażę na tym drugim gościu na dalsze odległości. To jest na granicy zasięgu tej broni skutecznego. Znajdujemy sobie gościa. Tab R. Puszczamy 829 metrów. Sprawdzimy to jeszcze raz w razie co. Tab R. 829. Dobra. Przechodzimy sobie do Atragamex. Target. Speed oczywiście dajemy na 0, bo goście nie rusza. Wind speed nam się chyba nie zmienił. Sprawdźmy to jeszcze w razie co. Nie, nie wygląda na to. Możemy sobie zestawić 0,5 dalej. To jest. Mamy don i mamy 6,18 do góry, 0,3 w lewo. 6,18 i 0,3. W lewo. Wchodzimy na podpórkę. Znajdujemy cel. Sprawdzamy, czy mamy na 500 metrów zerowanie oczywiście. W tej chwili celujemy w centralną masę ciała. I gość dostaje w czapę. Pada. Taka filozofia. Dzięki wielkie za uwagę. Z tej strony mówił do was Springman z forum guildia.org i zapraszamy was na nasze misje Milsim z Arma.